Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o najstarszej, chyba najlepszej porcelanie polskiej, czyli o korcu. Bardzo często wymienia się korzec, baranówkę, chorodnicę jako polską porcelanę. Chciałbym dzisiaj Państwu pokazać parę przedmiotów związanych z Korcem. Jeżeli chodzi o wytwórnię, została ona założona w 1783 roku przez Józefa Klemensa Czartoryskiego. Jest to miejscowość Korzec, w obwodzie równe, no dzisiaj jest to teren Ukrainy, no w zasadzie wtedy Polska, jak to było założone, to Polska była już po pierwszym rozbiorze, ale cały czas mówimy, że jest to Polska porcelana. Pierwszy... Talerz, który trafił w moje zbiory, zawdzięczam panu Mieczysławowi Gierdalowi, który mieszkał w Smolicach i y, wiem skąd ten talerz pochodzi, bo Smolice, Baszków, y, Sielec Stary to są. Y, Posiadłości rodziny czartoryskich. Także myślę, że w rodzinie czartoryskich porcelana z Korca była traktowana jako rodzinna porcelana. Mamy tutaj wspaniały przykład bardzo wczesnej polskiej porcelany, która niejednokrotnie powiedzmy jest na różnych wystawach, na Opracowaniach dotyczących porcelany. Tak się składa, że ja łącznie mam trzy przedmioty z korca, i każdy z nich ma inną sygnaturę. Tu proszę zwrócić uwagę na ten śliczny brzeg, te piękne elementy ozdobne, które się tam znajdują, taki trochę, powiedzmy, iluzoryczny, taki lanszawcik, czyli taki widoczek, a szkoda by było coś na ten talerz położyć. I tutaj mogą Państwo zobaczyć jedną z Sygnatur korca, jest to oko opatrzności w trójkącie, pod szkliwem, w kobalcie z napisem korzec. Nie ukrywam, że jak dostałem ten talerz, to byłem go konsultować na górze Przemysława u pana Dolczeskiego i zresztą ten talerz, jakby to powiedzieć, nas połączył, ponieważ później również korzystałem z jego usług wiedzy, ale w każdym razie to jest sygnatura korca, stosunkowo rzadka. Kolejny talerz, który trafił do mnie, trafił do mnie z grabonogu. Na pewno pochodzi z tej samej serii, tylko już jest taki mniej ozdobny i też możemy. Na 99% powiedzieć, że ten talerz należał do rodziny Czartoryskich, a został zrobiony w korcu, który był własnością czartoryskich. Też muszą Państwo przyznać, że pięknie się prezentuje. Tu mamy inną sygnaturę, mamy złotem pod Szkliwem również oko opatrzności, napis Korzec i jest to, jakby to powiedzieć, kolejna wzorcowa sygnatura porcelany Korzec. Jeżeli chodzi o kolejny przedmiot, jest to taki malutki czajniczek, bardzo ładnie się prezentujący, posiadający i złocenia i ręczne malunki takie czarne. Jego zdobyłem z okolic Bydgoszczy i tu proszę zwrócić uwagę, jest... Troszeczkę inny ten napis, ponieważ ten korzec jest jakby większy niż ten trójkąt, który jest nad nim z okiem opatrzności, czyli mając trzy przedmioty z korca mamy trzy różne sygnatury, czyli jest to na pewno zawsze zagwostka dla kolekcjonerów. Ja tutaj ten ładny talerz zaprezentuję znowu frontem, żeby go trochę można było pokazać i przejdę właśnie do tych sygnatur, bo musicie Państwo mieć świadomość, że kolekcjoner tego typu porcelany ma zawsze dylemat, czy jest to oryginalna porcelana. Jak wspomniałem, ten pierwszy talerz konsultowałem z panem Dolczewskim, ale posiadam też stosunkowo dużo literatury. Dzisiaj chciałem Państwu pokazać tylko cztery książki, może takie najciekawsze, ale w w ogóle tych książek, gdyby tak ustawić na długość, to jeżeli chodzi o książki dotyczące porcelany, to myślę, żeby było tego z jakieś półtora metra. Pierwsza książka, ta taka najgrubsza, najlepiej wyglądająca, jest to wydana w Stuttgarcie w 1879 roku wielkie opracowanie o ceramice pana Janika i co jest o tyle ciekawe, że w tej książce. Nie ma już jeszcze nie ma niektórych wytwórni, bo mnie się najbardziej tutaj podobają te tylne tablice, które się tutaj znajdują w tej książce. I to jest to właśnie najlepsze, bo to są jakby odrysowane z oryginalnej starej porcelany te różne znaki, które nam pozwalają identyfikować właśnie porcelanę. No i tutaj możemy zobaczyć jest już. Korzec i mogą Państwo zobaczyć, to są raz, dwa, trzy sygnatury korca. Też widzimy, że każda jest inna, i to jest wersja, która była prawie 150 lat temu. Tu oczywiście mamy też baranówkę. No i jest wiele innych, powiedzmy, tych sygnatur, które na pewno dla każdego kolekcjonera są bardzo ważne. Ta książka jest może nieczęsto przeze mnie z niej korzystam z uwagi na to, że nie jest zbyt poręczna, ale musicie Państwo powiedzieć, że wspaniale się ona prezentuje. Kolejna książka wydana w 1922 roku w Berlinie. To jest też książka, która jakby powiela ten sposób prezentowania znaków na porcelanie, ponieważ oprócz oczywiście tej części opisowej posiada właśnie tego typu tablice, gdzie również już mamy spojrzenie, jakby to powiedzieć, 50 lat później, jak, jakie znaki porcelany są stosowane. Także naprawdę jest to też bardzo ciekawa książka. Moją najbardziej ulubioną książką jest Pierwsza książka wydana wydana w 1948 roku, w grudniu, ale w zasadzie podaje się, że jest to 49 rok, Poznańska Spółka Wydawnicza i tą książkę wydał Marian Cwinarski, antykwariusz, człowiek, którym bardzo się interesuję, nakręciłem nawet o nim audycję i oczywiście pan Leon Chróścicki, też bardzo ciekawa książka i również w ten sposób jest opracowana, że te znaki porcelany są tutaj dobrze zaznaczone. Oczywiście, tak jak wspomniałem, tych książek mam Trochę więcej. Są książki, które opisują tylko jedną wytwórnię. To są takie albumy z wystaw i one oczywiście są bardzo ciekawe, ale nie są takie stare. A w zasadzie taką Biblią, e, biblią e, dla kolekcjonerów, dla zbieraczy jest e, właśnie. Trudno powiedzieć drugie wydanie, bo to już jest następne wydanie już tylko pana Leona Chruścickiego, znaki Wytwórni Europejskiej. Są oczywiście też fajanse, są kamionki. Tu proszę zwrócić uwagę na tą piękną wazę i czy ona się troszeczkę panu nie, państwu nie wydaje, że ona jest podobna do korca? Oczywiście tutaj mamy pokazaną sygnaturę tej wazy korca, także naprawdę porcelana z korca jest... Taką najbardziej znaną i najbardziej poszukiwaną przez kolekcjonerów. Także życzę Państwu na giełdach staroci ciekawych łowów, proszę szukać zawsze porcelany ze znakiem oka opatrzności. Proszę też kupować książki, bo dzięki książkom mamy konkretną wiedzę, którą możemy w każdym momencie dotknąć. Nie zawsze w internecie jest wszystko najlepiej podane. Tam jest tylko to, co ktoś wpisał, a książki są na ogół takim kompendium wiedzy dokładnym opracowaniem. Także może jeszcze rzut oka na ostatnie tutaj przedmioty związane z firmą Korzec i naprawdę życzę Państwu, żebyście w Korcu Maku znaleźli porcelanę Korzecką. Dziękuję.